Jennifer Cohen wymyśliła zasadę 10%, a ja Ci dzisiaj opowiem, na czym dokładnie ta zasada polega. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, bardzo inspirująca zasada, zasada 10%. Kiedy ją usłyszałam, kiedy ją przemyślałam, przeżyłam, zastanowiłam się nad nią, doszłam do wniosku, że to jest zasada, bez której nie mogę żyć. Bez której moje życie tak naprawdę było trochę jałowe, trochę nie takie, jak być powinno. I chciałabym się z Wami podzielić tą zasadą, bo wydaje mi się, że jest ona istotna i może zmienić Wasze podejście do różnych spraw. Zasada 10% bazuje na tym, że możemy mieć brak wiary we własne siły. Bardzo wielu osobom ten brak wiary towarzyszy. Bardzo wiele osób myśli, no nie, mi się to nie uda. Jeżeli nawet tego nie wypowiadamy, to tak sobie myślimy gdzieś w głowie. Nie, ja to nie jestem w tym dobra. Nie jestem w tym dobry, mi się nie uda. No nie, tak to chyba nie będzie. Jestem do niczego. Albo nawet, może nie tyle, że do niczego, tylko po prostu, no nie, no inni mogą, ale ja to na pewno nie. Dla mnie nie ma miejsca w tej danej przestrzeni. Jennifer zobaczyła, że dokładnie to samo działo się w jej głowie, że bardzo dużo takich negatywnych myśli przetaczało się przez jej umysł. I ona któregoś dnia postanowiła sobie i powiedziała jasno i wyraźnie: nie, koniec, stop, tak nie będzie. Zawalczę o pracę, która jest moim marzeniem. Zawalczyła w ten sposób, że w jej miasteczku, niewielkim miasteczku, mieszkała w Stanach i cały czas mieszka, w jej niewielkim miasteczku pojawił się gwiazdor z pierwszych stron gazet. Stwierdziła, że chce z nim przeprowadzić wywiad i będzie do tego dążyć. Tysiące razy jej odmawiano, nie chciano jej podać żadnego kontaktu do tej właśnie oto gwiazdy. No trudno jest się skontaktować z gwiazdą, którą widzimy na pierwszych okładkach różnych gazet. Ale ona nie dała za wygraną. Szukała sposobności do tego, by nawiązać jakiś kontakt z tym oto gwiazdorem. Okazało się, że pewnego dnia wystawiał jakąś sztukę w teatrze i ona po prostu z tyłu czekała, kiedy sztuka się skończy i kiedy gwiazda wyjdzie, by odpocząć do hotelu. Wtedy to go zagadnęła i powiedziała, że chciałaby z nim przeprowadzić wywiad. Opowiedziała mu pokrótce, kim jest. On poprosił ją, żeby podała mu swój numer telefonu i wtedy, kiedy będzie mógł, do niej zadzwoni. Wszyscy oczywiście się z niej śmiali, powiedzieli, że na pewno nie zadzwoni, że to jest przecież taka gwiazda, a ty jesteś zwyczajną, normalną dziewczyną ze wsi i on na pewno do ciebie nie zadzwoni. I rzeczywiście nie zadzwonił pierwszego dnia, nie zadzwonił drugiego dnia. Ona wróciła do swojego myślenia, na pewno mi się nie uda, już była taka sfrustrowana, zła na siebie, zła, że powiedziała innym o tym wszystkim, co się zadziało i że ta gwiazda wzięła od niej właśnie ten numer telefonu. Trzeciego dnia rano okazało się, że wielka gwiazda zadzwoniła do naszej małej Jennifer, umówiła się z nią na wywiad, który to nagrała, tak żeby mieć dowód, że spotkała się z wielkim gwiazdorem. U niej w domu, na jej kanapie siedziała gwiazda kina, siedziała gwiazda z pierwszych okładek magazynów, a ona zadawała tej gwieździe różne pytania. Co prawda Jennifer nie otrzymała swojej wymarzonej pracy, ale to doświadczenie spowodowało, że wymyśliła zasadę 10%. Zasada 10% mówi o tym, że musisz 10 razy próbować, zanim ten jeden raz ci się uda. Musisz 10 razy spróbować czegoś,
zanim odniesiesz sukces. Ona 10 razy różnymi drogami szukała kontaktu z gwiazdą. Za każdym razem jej odmawiano. Po raz 10 jej nie odmówiono. Zobaczyła ona w tym, że jest to pewną zasadą i ja się pod tym podpisuję. Naprawdę mnóstwo razy było tak, że nagrywałam film na YouTube'a i mi się nie udawało. I to w moim przekonaniu były słabe filmy. Niektóre usunęłam z mojego kanału. Niektóre mimo tego, że są słabe, bo zaczynałam, bo to były pierwsze miesiące mojej pracy przed kamerą, nadal uważam, że miałam bardzo dużo do zrobienia i dostaję od Was bardzo czasem niemiłe komentarze, że źle wyglądam, że źle się wysławiam itd., itd. Ale to było właśnie moje 10%. Wiecie, 90% może mi się nie udało tego, co zrobiłam na początku. Natomiast widzę, że z tych 100% to 10% mi się udało. I z tych 10% jestem dumna. Dziś, po latach nagrywek, po latach stania przed kamerą, jest to zupełnie coś innego. Natomiast gdybym nie podjęła ryzyka tych 90% wyrzuconych filmów, nigdy nie doszłabym do tego momentu, w którym jestem teraz. Zatem zachęcam Cię do ćwiczenia. Dzisiaj zachęcam Cię do tego, żebyś wyznaczył sobie jakąś jedną rzecz, której wydaje Ci się, że nie jesteś w stanie zrobić i zrób ją 10 razy. Jeżeli Ci się nie uda, ok, nie udało mi się. Bo to też nie można tak zakładać, że zawsze mi się uda. Natomiast ważne jest, żebyś 10 razy spróbowała. Pamiętam, jak moja mama po raz pierwszy poszła na zumbę. 10 razy jej się nie udało. Przepraszam, 9 razy jej się nie udało. Wszystko myliła, ręce, nogi, w ogóle machała w różne strony. Za 10 razem, nie chcę powiedzieć, że była profesjonalistą, bo pewnie nie, natomiast widać było postępy. Załóż, że Ci się nie uda 9 razy, ale za 10 razem może się okazać, że będziesz naprawdę świetny w tym, co robisz. Zatem zachęcam Cię. Znajdź jedną rzecz, podejmij 10 prób, by tą rzecz wykonać i wtedy możesz dopiero do siebie powiedzieć: ok, próbowałem, nie wyszło mi, ale spróbowałem i nie mam do siebie żalu. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on pomocny. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, uśmiechnij się do siebie i żyj z rozmachem. Tego Ci życzę. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa!